To jest kalendarz, Grzesiu. Jestem w nim w ogóle? Mamy kalendarz na przyszły rok klubowy. Chcielibyśmy Ci go pokazać i poznać Twoją opinię na jego temat. Grzesiu już się wypowiedział. Jesteśmy ciekawi, co powiesz Ty po obejrzeniu kolejnych zdjęć. A Boże, jak zwykle na końcu, nie? No wiadomo. O Boże. Już patrzę. Wiesz, będzie dobry tylko wtedy, kiedy gdzieś ja tam się znajdę na którymś ze zdjęć. No ale powinienem być tutaj na jednej stronie z trenerem, a nie ma mnie, no. Muszę zaraz zgłosić to do trenera i powiedzieć, że nie ma mnie obok, ale spokojnie, zaraz zobaczymy. Wania w swoim żywiole i cały prawdziwy Wania. Coś tutaj nie gra faktycznie. Trener dla Grzegorza dużą sympatią. Przede wszystkim go ceni jako piłkarza. Jest Kaziu. Kaziu, coś jest, ta głowa w miarę malutka. Coś tak nieproporcjonalnie do rzeczywistości. Ta broda trochę za długa chyba. Nie trafiliśmy ze zdjęciami w odpowiednim momencie. A co byś powiedział? No, jeżeli chodzi o stylizację, to uważam, że to fajny kalendarz i fajne moje zdjęcie. No Wolak z kwiatami? Masz zdjęcie kobiet. Romantyk, ty? No, co to mamy za miesiąc październik? No już dalej nie muszę patrzeć, bo jeszcze Grzegorz jest obok, to idealnie. Ja myślę, że taki niezbędny gadżet w domu każdego kibica Lechii Gdańsk. I no, serdecznie zachęcam do kupienia. Ty byś miał? Zdecydowanie. Tak, ja już go zabieram, bo już więcej go nie użyjesz i nie zobaczysz. Myślę, że od razu niech przerzucą sobie na listopad i trzymają cały rok i czekają do tego listopada.